Cześć, witamy Was w pierwszym odcinku w sezonie 2015. Wybraliśmy się na doki, które znajdują się u nas wzdłuż rzeki Odry. Temperatura ujemna, niestety dołki są częściowo pozamarzane. Na pewno będzie nam zamarzała też plecionka na szczytówce. Będziemy próbowali łowić z tych dołków okonki, o ile w ogóle jeszcze jakieś zostały, bo presja wędkarska jest bardzo mocna. Zbroimy sprzęt okoniowy. Jestem dzisiaj z Pawłem. Za chwilę ma jeszcze do nas dojechać szpiegu. No, będziemy próbować. Jeżeli nic się nie uda złowić, to odpoczniemy sobie nad rzeką. Ale zobaczymy, może jakieś rybki padną. Na konie dzisiaj od 0 do 8 gram wędka, długości 2,30. Bardzo miękki kij, naprawdę pozwala, okonki nie będą z niego spadały na pewno. Uzbroiliśmy te, będziemy przy nece uzbrajać stalki, dlatego że być może jakieś szczypaczki jeszcze małe są w tych dołkach, nie warto kaleczyć ryb.
się nie dzieje na razie, bo wiemy o koni, nawet brania nie ma. Szpygł przezbraja się na trok. Ale pusto, morfita. Bardzo niski stan wody. Bardzo płytko w tych dołkach. Nie ma tak praktycznie połączenia z Odrą, bardzo lekkie. Ryba może... I tam jest dalej zamarznięta tafla. Może być, że ryby stoją pod tą taflą wody zamarznięte. Ale próbujemy. Ognisko rozpalone. I będziemy łowić dalej. Zobaczymy. Może na trochę coś się będzie działo. Metra wody więcej i by ryba była. Mam. Mam rybkę? Mały już pan.
wzięliśmy małego szczupaczka. A zaraz powiem kilka słów o tym łowisku. Gdzie jesteśmy? Próbuję odzyskać gumę ze szczupaka, ale ciężko nam będzie. Tak wziął łapciwie. I poszedł szczupaczek. Zmieniliśmy łowisko. Znajdujemy się teraz na takim kanałku, który płynie przez naszą miejscowość. Jest to kanał, który nie należy do PZW. Czyli obowiązuje tutaj ustawa o rybactwie. Czyli można łowić szczupaki do marca. Do marca jest okres ochronny. Oczywiście my nie zabieramy ryb, małe ryby wypuszczamy. Wjechaliśmy tu głównie za okoniem, ale szczupaczki też się mogą trafić, jak widzieliście. Są mi też większe, nie takie małe. I będziemy próbować. Może jakiś drapieżnik nam się uwiesi. Odrze niestety na tych dołkach, na których byliśmy, jest bardzo mało wody. Jest bardzo płytko, wody po kolana. Nie są takie warunki, jakbyśmy chcieli. Dlatego spróbujemy tutaj. To jest szczupaczek. Tak. Na razie okonia nie możemy trafić. Same szczupaczki. To same maluszki niewymiarowe, ale to dobrze świadczy o tym. Tu są rybki małe, tylko trzeba takie małe rybki wypuszczać. Nasz spinningowy rekonesans. Ale przy samym dnie stoją, zobacz. Tak, pijawkami, nie? No. Tak, no, przymurował do dna. No. Odczepimy go. Odczepimy i do wody. Zobaczamy szczupaka. Ale łyknął, delikatnie jak się da, tak, malutki, a bardzo łyknął. Do wody. Do wody. Niech rośnie. Spróbuję, może w końcu okonek jakiś siądzie. Kończymy dzisiaj nasz noworoczny rekonesans. Pierwszy wypad na ryby w sezonie 2015. Niestety nie mamy w pobliżu takich fajnych rzeczek, jakichś łososiowych,
czy trociowych. Naszym łowiskiem jest Odra i teraz będziemy też próbować łowić na tym kanałku. Jakieś tam szczupaczki, dwa małe, pojawiły się na kijach, czyli jeżeli są małe, to na pewno są to też i te większe, a że tu można łowić aż do marca. Tam więc w przyszłym tygodniu się wybierzemy, weźmiemy Grześka ze sobą. Jakieś okonki może będą, może będą szupaki. Zobaczymy. No a dzisiaj kończymy. Fajna pogoda się zrobiła, mimo że chłodno. Do następnego razu. Cześć.